Dzień jest mroźny, wietrzny i jak to w zwyczaju pada deszcz. Do prawie pustej karczmy wchodzi teraz starszy mężczyzna, lekko siłując się z drzwiami. Co prędzej zamyka te drzwi, żeby nie spotkać się z żadnym groźnym spojrzeniem osoby, której mogłoby się nie spodobać, że mroźne powietrze z dworu będzie się teraz mieszać z tym ciepłym wnętrzem karczmy. Mężczyzna kieruje się w stronę lady. Widzi wąsatego barmana, oberżystę, który bez żadnego słowa stawia miskę z zupy przed mężczyzną. Patrzy na starszego mężczyznę chwilę i mówi do niego: przychodzisz tu od 2 tygodni, więc nawet nie muszę cię pytać, co zamówisz. Starszy mężczyzna kiwa do niego głową i zaczyna jeść. Barman patrzy na niego, oczywiście myjąc jakiś kufel. Słuchaj, lubię wiedzieć, kto odwiedza moje karczmy, szczególnie jak robi to tak często. Lubię znać swoich stałych gości. Co ty tu robisz? Starszy mężczyzna podnosi oczy znad miski zupy, patrzy się na niego i mówi mu: ale to będzie długa historia. Barman rozgląda się w lewo, w prawo. Mówi: tłoku nie ma, a ja lubię słuchać dobrych opowieści. O ile jest ona dobra. Starszy mężczyzna uśmiecha się lekko i odpowiada szybko: to już sam będziesz musiał ocenić. Wszystko zaczęło się w roku 2566. 40 lat po odpędzeniu sił chaosu. Naszym imperatorem dalej był Karl Franz, mimo że już wiek jego był dość sędziwy. Ale cóż, ciężkie były czasy dla mieszkańców mniejszych wiosek, szczególnie tych na północy Imperium. Co chwilę to jakieś nowe edykty, zmiany, zbyt pewna ręka imperatora. No cóż, a o małych ludziach się zapomina. Ale żebyś dobrze zrozumiał całą historię, musimy zacząć od samego początku. A wszystko zaczęło się w Dragwaldzie. W małej wiosce, która nazywała się Holtendorf. I tutaj przeniesiemy się do lasu, gdzie dwójka naszych bohaterów zajmuje się pracami, które zostały im zlecone przez nadzorcę, nad zarządcę i najwyższą głowę wioski. Zadanie to polegało na naprawie mostu, który został tu wybudowany, ponieważ podmokłe tereny naokoło wioski nie nadają się zbyt dobrze do tego, żeby bez żadnej ludzkiej roboty przejeżdżać ciężkimi wozami z drewnem i różnego rodzaju dobrami. Dlatego teraz wasza dwójka, uderzając rytmicznie młotami, wymienia po kolei deski, które zdążyły już zbutwieć i zniszczyć od czasu i wilgoci. Byliście dosyć dobrze przygotowani, raczej jesteście dosyć dobrze przygotowani, ponieważ zebraliście ze sobą lekkie piwo w szklanej butelce, które przymocowaliście do jednej z desek, żeby wam nie odpłynęły w wodzie, kiedy będą się chłodzić. Spoceni przysiadacie na mostku, otwierając właśnie butelkę. Opiszcie się. Dobrze, to ja może mogę zacząć.
Seans, właśnie Libuin, to właściwie postawą, którą i tak skrywa pod zieloną szatą, raczej nie wskazuje na dużą wojowniczość. To jest chłopak o piwnych, prostych włosach, które opadają mu na ramiona. Fiołkowe oczy kontrastują w sumie z twarzą, która bardziej przypomina przejrzystość butelki niż biel śniegu, można powiedzieć. Chociaż teraz spływają mu krople potu i pewnie odbijają się w słońcu. Flynn. Dobrze. Flynn po licznych bliznach na twarzy i znoszonej, przetartej, skórzanej kurcie ewidentnie pokazuje, że jest to typ wojownika, chłopak, który nieraz musiał stanąć w szranki z różnymi oponentami. Pozdzierana sta na kostkach pięści również zdradza, że często ich używał w bójkach, ale jego bardzo delikatny zarost, krótko ścięte włosy i zielone oczy sprawiają, że chłopak wygląda wyjątkowo łagodnie. Gdyby nie liczne blizny i przetarcia, można by nie powiedzieć, że chłopak ma coś wspólnego z bitką. Słuchajcie, siedzicie na tym pomoście. Wyobrażam sobie, że ściągnęliście buty, żeby schłodzić stopy w jakimś potoku, który tutaj sobie biegnie. Zapewne rozmawiacie o sprawach bieżących, o sprawach ważnych bądź tych mniej ważnych, kiedy waszą sielankę i przerwę na dobrą sprawę, czyli rzecz świętą, przerywa dość dziwne zjawisko, ponieważ potok, który teraz płynie i obserwujecie, nieraz mącąc wodę stopą, zmienił barwę w jednym miejscu, jedną strugą na czerwony. Widziałeś to? Tak. Okej, okay, to Flynn podnosi się i ubiera buty. To od trunku, czy... Nie, to nie wygląda jak rozlane wino. Nieraz widziałem krew rozrzedzoną wodą. Mówisz? No dobra, to też się zbieram. Kiedy obracacie się za siebie, ponieważ ta woda napływa do was, widzicie, że jest, że faktycznie woda, która kręci gdzieś między drzewami, szukając najlepszej drogi, faktycznie jej źródło musi być nieco dalej. Nie mogła być to wasza robota. To nie mogła być pęknięta butelka. Myślę, że warto by było zobaczyć, co to się tam dzieje. Wiesz, jak to w naszych lasach. Może ktoś potrzebuje pomocy, natknął się na jakiegoś zwierza. A kto tu przyłazi bez przesady? No ale dobra, zobaczmy. No. Biorę młotek w rękę. Mhm. I skradam. Znaczy skradam. I to ostrożnie, żeby nie spać z żadnej butwiałej już deski. Okej, okay, no to ja tam przeskakuję przed Libuina, żeby iść przodem. W razie co jestem gotowy przyjąć niespodziewany atak. Jasne. W takim razie poprosiłbym was o test spostrzegawczości i będzie chodziło tutaj o test słuchu. Dobra. Możecie sobie dodać plus 10. Dobra. Spostrzegawczość to chyba nie jest mocna cecha Flina. Perception, tak? Tak. Się oświecił. Nie jestem mocniejszy, tak? Ja się spróbuję. Pięknie.
O, dobra, tak będzie lepiej. Dobrze, Flynn, słuchaj, ty bardziej jesteś chyba jednak skupiony na tym, że dla ciebie krew oznacza albo, że ktoś został pobity, albo, że kogoś jeszcze tam biją, więc stara, jesteś napięty jak struna, żeby w każdej chwili móc wystrzelić. Z kolei, jak wymawia się twoje imię? Libuin? Libuin. Okej. Okay. Z kolei Libuin, ty znając doskonale las i będąc tak naprawdę potrafiąc, masz taką umiejętność wygłuszenia sobie lekko dźwięków lasu jako takich, tych, które występują zawsze, jesteś w stanie usłyszeć dzikie okrzyki. Są bardzo wytłumione i bardzo ciche przez to, że Dragwald, w którym się teraz znajdujecie, jest bardzo gęsty. Ale no wydaje ci się, że to są rytmiczne krzyki. In. Już to? Jeżeli mówisz o śpiewających ptakach i pozostałych odgłosach lasu, to tak. To chyba żaden potrzebujący ani zwierzę, które się weszło na terytorium drugiego. Tam ktoś śpiewa albo gra na czymś. To jest... To jak okrzyk, weź uważaj. Okej. Okay. Skradam się dalej. Dobra, no to jeżeli zostałem przez towarzysza ponaglony, żeby uważać, to staram się też bardziej czujnie poruszać do przodu. Jasne. Poruszacie się naprzód, zostawiając za sobą ślady na mchu. I im bliżej, oczywiście idąc wzdłuż potoku, który jest waszym drogowskazem w tym momencie, im bliżej zachodzicie źródła, tym odgłosy stają się wyraźniejsze i Flynn, teraz też to słyszysz. Jesteś pewien, są to jakieś dzikie okrzyki, wydają się nie do końca ludzkie, a na pewno starając się usłyszeć jakiekolwiek słowo w tych okrzykach, nie jesteście w stanie zrozumieć, żeby to był jakikolwiek język, który kiedykolwiek słyszeliście. A słyszeliście między innymi też krasnoluda klącego. Cholera, co to może być? Myślisz, że mogły nam się zalęc tu jakieś bestie? Wuj mi kiedyś opowiadał, że w okolicach wioski kręcili się jacyś zwierzę ludzie. Nie wiem, musimy uważać, że jest nas tylko dwóch, a przecież w razie czego muszą się dowiedzieć inni. Dobra, to... Wykonajcie sobie jeszcze jeden test spostrzegawczości, tym razem na zauważanie. Powiedz mi, Draku, czy ty masz, czy twoja postać posiada jakieś umiejętności w stylu wiedza natura? Nie. Nie, dobrze. Mam dwa rzemiosła aptekarstwo, jeżeli to coś. Nie. Chodzi mi stricte o naturę. Dobrze. Flynn jak zwykle przygotowany do tego, żeby wypalić w pierwszą bestię, która tylko pokaże się w jego zasięgu wzroku. Z kolei Libuin jak zwykle bujający nieco w obłokach i to nawet dosłownie, bo zauważasz, że na koronach drzew, które są dosyć wysokie, są zauważalne pajęczyny. Takie duże, czy małe? Wiesz co, duże. Jeżeli miałbym opisać, nie są to pajęczyny, w sensie całe konstrukcje, że tak to nazwę, ale widzisz pojedyncze jakieś jakby liny, chociaż cienkie. To przekładam rękę przez ramię Flynna i pokazuję palcem do góry. To chyba nie powinno tak wyglądać. Ty z kolei okay. Patrzysz i dla ciebie to jest tak, nie widzisz różnicy za bardzo w tym.
No, pajęczyna, no. Zobacz, to jest lina. Pajęczyna, sznurek. No, to jakiś duży pająk. Jesteśmy w Dragwaldzie. Pojedziesz sobie z takimi kilkunastoma, wiesz czego? Pająki to wiesz, że zasadne? Czyli chcesz powiedzieć, że to wszystko zbudowała jedna duża? Pocieszyłeś mnie, dziękuję. Idźmy dalej. Proszę. Idziecie dalej, skradając się. Dźwięki narastają i są bardzo już donośne i głośne. I to jest ryk, to jest wrzask, który bardzo ciężko można by opisać, aczkolwiek no jest to przede wszystkim dzikie rżenie. Sekundkę. Wpisuję pojęcie. Idziecie dalej i kiedy zauważacie, co jest źródłem tego dźwięku, od razu chowacie się za drzewami, ponieważ widzicie chmarę zielonych stworów, które teraz rytmicznie wykrzykują w niezrozumiałym dla was języku, aczkolwiek mówiącym wam w bardzo dosadny i prosty sposób, że chcą przynieść zagładę i śmierć dla wszystkiego, co stanie im na drodze. Tylko co oni robią? Zaglądacie przez ramię za drzewo i widzicie, że konstruują coś z różnego rodzaju zwierząt, z ich skóry, szyją jakiś wielki baner czy sztandar, wykrzykując przy tym niczym, jakby modlili się do samego sztandaru. Sztandar jest ogromny. Widzicie, że gdyby go postawili do góry, sięgałby najprawdopodobniej ponad koronę drzew. Libwin, jesteś w stanie ich policzyć? Ja się zaczynam gubić, jak kończą mi się palce. Zlewają mi się z liśćmi, wiesz? Jest ich trochę sporo. Rozumiem. Gobliny, orkowie i różnego rodzaju snotlingi wykrzykują wściekle, a wy zauważacie w całej tej chmarze jednego, który wyróżnia się na tle innych, i jest to goblin. Goblin, który siedzi i nic nie robi, przygląda się całej chmarze, ani nie pracuje, ani nie wykrzykuje. Ma specyficzny kapelusz, który wygląda, jakby został stworzony z grzyba, a w swojej ręce trzyma sękatą laskę. Czy dalej gdzieś przy nim na przykład te liny jeszcze gdzieś tam idą? Przy tym... Tak, liny są na drzewach i tak dalej, ale nie widzicie źródła, że tak to nazwę. Rozumiem. Ten z grzybem wygląda, jakby był ważny. Bo powinniśmy się stąd zabierać. O, cholera. Jakbym widział pulchu Holtendorfu w tej chmarze. Waszą uwagę teraz przykuło szczekanie, ponieważ psy przywiązane do drzewa zaczynają szczekać i rwać się w waszą stronę. Gdyby nie liny, które powstrzymują mnie teraz przed szarżą w waszym kierunku, pewnie mielibyście kłopoty. Ale szczekają teraz w niebo głosy i widzicie, jak dwa gobliny obracają się z tłumu, patrząc na to, co się dzieje z wilkami. Okej, okay. To ewidentnie pora na nas. Spadajmy, póki rytuał, czy co to jest, zakłóca jeszcze ten dźwięk. Chciałbym od was test zręczności. Na plus 20. O. 59. To ja bym sobie z chęcią użył punktu szczęścia. Z tym, że od razu wam powiem, że niezdany test zręczności nie oznacza, że teraz oni puszczą wilki i was złapią.
Nie, ale i tak bym chyba użył sobie tego punktu szczęścia. Przedzierając się przez chaszcze, po prostu się lekko poranicie i dostaniecie 3 punkty obrażeń. O, to no zdecydowanie ja chcę przerzucić. Czyli 8, dobrze. No dobra, no to nie przerzuciłem. Słuchajcie, no biegniecie na łeb, na szyję, słysząc ujadanie wilków, okrzyki zielonoskórych, nie patrząc już ani w górę, ani za siebie, biegniecie prosto w kierunku wioski. Tak będzie. W tym samym czasie, kiedy dwójka naszych bohaterów przemierzała las Dragwald, odkrywając jego nową tajemnicę, Jurko, twoja postać, czyli Adalgard, spędza ten czas w wiosce. Kiedy jesteś w swoim domu i przygotowujesz się zapewne do wieczornego polowania, słyszysz krzyki dobiegające z głównej ulicy miasteczka. Postanowiłem iść i sprawdzić, co się dzieje. Jasne. Wychodzisz przez drzwi i powiedz mi, co inni mieszkańcy wioski mogliby zobaczyć. Opisz swoją postać. Więc z chaty zbudowanej z drewnianych bali przykrytej strzechą wychodzi dość niepozornej postury, jak na mindenheimskie realia mężczyzna. Ma on bowiem około 160 cm wzrostu. Jego twarz jest pokryta kilkudniowym zarostem. Posiada dość długie włosy oraz szare oczy. Co bardzo interesujące, jego włosy zaczęły zielenieć po długich latach spędzonych wśród drzew. Wielu mieszkańców wioski uważa go za dziwaka i posądza go o ich farbowanie, jednak on sam nie wie, z jakiego powodu to się dzieje. Jest to cecha, z którą jest najbardziej kojarzony. Zaraz oczywiście obok tego, że jest podrzutkiem i sierotą. Mm-hmm. Słuchaj, kierujesz się w kierunku hałasu i zauważasz scenę, w której to naprzeciwko siebie stoi Luther Scheidel, czyli zarządca waszej wioski, razem obok niego z Anselmem Bodgerem i Otfried, czyli zarządca praktycznie, zaraz druga ręka po Lutherze, jeżeli chodzi o wycinkę i obróbkę drzewa, drze się teraz, wrzeszczy, wykrzykując przekleństwa i różnego rodzaju kalumnie w kierunku kogo? Zaraz się pewnie dowiesz, bo krzyczy teraz: ja was wszystkich, kurwa, zajebię! Wszystkich po kolei! I ciebie, Klecho! I ciebie, ty pierdolony Midlandczyku! Mieszkańcy oczywiście zebrali się naokoło zobaczyć, co się dzieje, i widzicie, znaczy widzisz Herberta, który stoi naprzeciwko nich i pewnie gdyby nie on, Otfried ruszyłby już. Może troszeczkę pomaga mu to, że żona Otfrida trzyma go za rękę, nie dając mu ruszyć. Widzisz zapłakaną córkę Otfrida za nim i Otfried kontynuuje swój monolog w pełnej wściekłości, krzycząc: co, przyszli budować kaplicę? Przyszli budować kaplicę? Budowniczy, kurwa, tfuza! Dwa miedziaki. Przyszli, czarów używali, córkę mi zaczarowali, zbałamucili, nic nie pamięta, zarzeka się, a ja jej wierzę. Więc Adalgard postanawia nieco podejść i przysłuchać się dalej obecnej sprawie. Również, tak jak Otfried, czuje on niechęć do zarządcy z miasta oraz kapłana Sigmara, ponieważ Adalgard już od wczesnych lat swojego dzieciństwa czuł się bardziej związany z dawnymi bogami Imperium, z Ulrikiem oraz Talem. Więc
podchodzi, ale niezbyt blisko, tak aby nikt nie zwrócił na niego zbytecznej uwagi, ale tak, aby lepiej mógł ocenić całą sytuację. To zauważasz, że na twarzy Anselma rodzi się jakieś zdezorientowanie, ale nie na tyle duże, żeby nie przejąć teraz inicjatywy, ponieważ próbuje uspokoić mężczyznę, mówiąc uspokój się, to budowniczy to są ludzie kościoła. Na pewno nie użyli żadnej magii, żeby dobrać się do twojej córki. Co się stało? O co chodzi? Porozmawiajmy na spokojnie. Chuja ci dam na spokojnie! Córka w ciąży! Bahora w sobie Benkarta nosi! A ojciec gdzie? Już pewnie w Midenlandzie przepija wszystkie pieniądze, które zapłaciliśmy za tą twą kaplicę tego... Uspokój się. Mówi mu żona. Wszystko na pewno da się wyjaśnić. I w tym momencie zdyszani, spoceni i pewnie zmęczeni wbiegają Libwin i Flynn. O Bogowie. Kurwa, mamy kłopoty. Jeszcze wyrywam tych gałęzi. Pewnie, że mają kłopoty. Idealnie, wszyscy najważniejsi. Luther, Anselm, Ontfried. Piękny jesteście. Banda tam, zielona skóry, koło mostu! Tak jak mówi. Jaki sztandar budują, wilki mają! Pająki takie. Tak. Jakie wilki, jakie pająki? Pańców u rąk mi nie starczyło, żeby ich zliczyć. Ale Bujnowi z liściami się zlali. No widzicie, najpierw córkę zbałamałcili, a teraz co? A teraz jakąś zieloną skórę tutaj nam... No, wyniesiesz się stąd, Anselm. Tak szybko, jak żeś tu przyjechał. Panie Otwit, ale my naprawdę, to nie żartujemy. Naprawdę tam to są. To nie są żadne żarty. Jacy żyją zielonoskórzy? Pyta Luther. Gobliny? Slotlingi? Jakiś ork? I jeden... Jeden z grzybem na głowie. Z jakimś kapeluszem na głowie. Tak, z grzybem, tak, dokładnie. I wyglądał na ważnego w tym towarzystwie. Reszta pracowała, a on nadzorował. Tak jak kiedy się opowiadałeś, tak jak Anselm kiedyś opowiadał o tych, co ich łowcy ganiali po wioskach, że kapelusze, długie kije, ich palono, no to on tak samo wyglądał. Anselm zrobił znak młota. Zatem plaga, z którą kiedyś poradził sobie nasz święcie panujący Sigmar, przyszło na to, że teraz nawiedzi nas. Rzucę sobie w ogóle na przekonywanie, ja bym chciał, na plus 30, aczkolwiek jeżeli będziecie mieli więcej sukcesów, to będzie miało to dodatkowy efekt. Przekonywanie to czarm? To jest charm, tak jest. Dobra. Coś tutaj sobie... To jest ważne, mówisz, tak? No dobra, znaczy, to nie jest tyle ważne, co będzie miał dodatkowy efekt, jeżeli będziecie mieli więcej sukcesów. Nie, dobra, to jest tak. Ja spróbuję. Chciałbym, żeby mi coś siadło dzisiaj. Spokojnie, dopiero żeby początek sesji. No właśnie. Ja wiem, ale... zabraknie. Ja wiem, ale to wtedy najwyżej się trochę popsuje. No dobra, spróbuję jeszcze raz, no co zrobisz. Chociaż nie, mi weszło, przepraszam. No? Bo patrzyłem na nie ten rzut. 44 na 48. Tak. Mhm. I tobie też weszło. Tak. Mhm. No to dobra, to jest git. Dobrze. I... Zauważacie, że mieszkańcy naokoło was wyglądają na zmartwionych. Z kolei zarządca razem z kapłanem
patrzą na was tacy nie tyle, że zmieszani, ale jakby nie wiedzieli, co mają sądzić o tym wszystkim. I znowu inicjatywę przełamuje kapłan, który podchodzi do Flina, łapie go za ramię i mówi: dobrze się spisaliście. Najważniejsze teraz to podjąć odpowiednie działania. Powinniśmy przedyskutować, co teraz należy zrobić i przede wszystkim działać spokojnie i z rozwagą. Najlepiej by było rozmówić się jak najszybciej, póki znamy położenie tych bestii. No oczywiście, oczywiście. Proponuję, żebyśmy zasiedli w kaplicy i porozmawiali. Przepraszam, po której stronie brodu oni byli? Po tej naszej, czy po drugiej? Wiesz co, ta rzeczka, którą wy przechodziliście, to nie była jakaś rzeka ogromna. Bagienny teren, na którym jest mnóstwo różnych takich drobnych rzeczek i strumyków, nie? Okay. To ja wyciągam te wszystkie gałęzie, które mi się powybijały. Podyskutujcie. Ja idę się opatrzyć. Jakieś tam... O, to ja idę za Libwinem. Mógłbyś zerknąć też na moje rany? Tak, ale pewnie. Wasze zdanie i wasze doświadczenie może być kluczowe. Chodźcie, musisz powiedzieć nam wszystko. Przyjdę, jak skończycie krzyczeć. Najpierw niech się wykrzyczę otwit, a potem przyjdę, jak już będzie spokojnie. No dobrze, w takim razie zabiję w dzwon. I wtedy zrobimy zebranie. Dobrze, ojcze. Dobra, to ja idę. Skinam tylko głową i idę za Libwinem. Mhm. A powiedz mi, co o tym sądzi Adalgard? O tym wszystkim. Adalgard czuje się ogromnie zaniepokojony. Przez wszystkie te lata spędzone w lesie dobrze poznał zagrożenia, jakie niosą ze sobą istoty, które tam mieszkające. Raz czy dwa zobaczył zwierzę ludzia przemykającego pośród gałęzi i krzewów. Wiedział ze swojej przeszłości oczywiście, ponieważ podejrzewał i zapewne właśnie tak było, że wioska, w której się urodził, została spalona, czy to przez zielone skóry, czy to przez zwierzę ludzi. Czuł więc ogromną nienawiść i przestrach przed istotami, które mogą kryć się wśród leśnej głuszy. Od razu zaczął myśleć nad rozwiązaniem tego problemu. Postanowił przyłączyć się do ewentualnego oddziału, który miałby zostać wysłany, czy to dla zwiadu, czy to dla nękania grupy zielonoskórych. Spotykacie się gdzieś naprzeciwko siebie. Widzisz swoich towarzyszy, z którymi najczęściej jednak spędzałeś czas, najwięcej. I widzisz ich trochę poszarpanych. Najprawdopodobniej przedzierali się przez jakieś krzaki. No dobra. Libyn, od razu. Co się dzieje? Mówcie, szybko. Już powiedzieliśmy. No co? Zieleniaki nam się zalęgły w okolicy. Siła ich. Naprawdę? Wiele ich? Więcej niż palców, tak? To bardzo źle. Mówię ci, nie dało musimy się szybko ich wyeliminować. Taka zaraza może bardzo szybko zamienić naszą wioskę w pył. Siadaj, Flynn. Mówię ci, nie dało się ich zliczyć, a oni już robili sztandard, oni już są zorganizowani, nie tak jak ci. Rozumiem, że tam mają jakieś swoje... Zaczynam opatrywać Flina i wyciągać powoli to wszystko. Rozumiem, że tam mają jakieś swoje zdali między sobą. Ja też nie lubię tego ojca. Ale jeżeli się nie dogadamy, to... To prawda. W obliczu takiego zagrożenia nie ma miejsca na jakieś głupie kłótnie o bogach czy filozofii. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to złapać za broń i bronić naszych domów. Bronić naszych braci i sąsiadów.
Lecha może, może jest Sigmarytą, ale... Ale to chyba porządny chłop. Rozumie, że kiedy trzeba, to trzeba sięgnąć za młot, topór czy inny oręż i zrobić co trzeba. Tak, zgadzam się. To w sumie jedyny powód, dla którego ma u mnie jakikolwiek szacunek. No chyba się czegoś nie... to jednak czuć mi duszę wojownika. I myślę, że jest jedną z osób, który, za którą poszedłbym teraz w bój. No właśnie, i to jest problem. Myślę, ty byś poszedł. No. Pytanie, ilu innych pójdzie? No właśnie to. Bardziej martwią mnie nastroje ludzi w wiosce. No to dlatego... prawda. Do zarządcy nic nie mam. Klechy nie słucham, ale... Inni mają na to inny pogląd. To prawda. Ja też nie słucham ani klechy, ani zbytnio zarządcy, choć dzisiejsze nastroje w wiosce nie napawają optymizmem. Słyszałem tą kłótnię nieco dłużej niż wy i... Musi tutaj chodzić o coś więcej niż o zwykłe utarczki. Było mówione coś o ciąży, jakimś gwałcie, nie wiem. Przyszedłem dość późno, aby to zobaczyć. Zaraz po tym zjawiliście się wy. Ale mam nadzieję, że nie wpłynie to na obecną sytuację i na to, że w lesie niedaleko nas zalęgliła się zielona zaraza. Kiedy rozmawiacie, w waszą stronę podchodzi dwóch młodych chłopaków. Znacie ich doskonale, ponieważ jest to Helmer i Oliver. Bo normalnie pracują w tartaku, jak większość ludzi w tej wiosce. Wychowywaliście się razem z nimi, ale podchodzą teraz z taką może półtroską, pół zaciekawieniem na twarzach i mówią: co wam się stało? Widzieliście orków? Jak oni wyglądają? Ork był, nie wiem, widziałeś, ja chyba jednego dostrzegłem. Nie wiem, czy było ich więcej od tych orków. No ork był duży. No taki wzrostowo to chyba podobny do mnie, może nawet kapkę większy. A te gobliny to takie jak nieduża kobieta. I co, uciekaliście przed nimi? Szybcy są? Wilcy nas zwęszyli. Nie gonili, nie, chyba nas nie zauważyli. Wróciliśmy, żeby was poinformować o tym, co się stało. Jacie. Gdyby nas zauważyli, pewnie byśmy nie mieli jak wrócić. No, zobaczymy. No co? Trzeba się zorganizować tak, jak organizowały się nasze ojce. I przegonić. A dużo ich było? Ciężko powiedzieć. Palców rąk mi nie starczyło. O Jezus Maria. W sensie Sigmar, Przednajświętszy. Znaczy Ulryk i Tal i Ryja. Jak skończę opatrywać Klyna, to biorę się do siebie. O bogowie. A co... A wy, chłopaki, wiecie o co chodzi z tym Otfridem? I tą ciążą? No, byli ci budowniczy przecież. Co tutaj robili? Spali w gospodzie. I co? No i widziałem, jak jeden smalił cholewki do córki od Frida. Do tej młodszej, Saski. Widzieliście? No tam pobiegła, płakała. I chyba dzieciaka będzie miała. Dzieciaka będzie miała? No... Ale sama mówi, że ona nic nie pamięta, że tam nic do niczego nie doszło. A ty powiem, że ja to tam widziałem, że ona wcale taka niechętna to ona nie była. Tylko no, Fridowi tak. Tego nie mówcie, bo wpadnie w szał, jeszcze ją pobije. A ona przy nadziei teraz i trzeba... No właśnie, no. Trzeba zadbać. Wiecie, jaki jest Otfrid? Wybuchowy człowiek. Każdy go zna. Ojciec parę razy wrócił z roboty poszarpany. Żeby nie pamiętać, nie trzeba magii. Wystarczy alkohol. Mi się wydaje, że ona to kłamie normalnie. Kłamie czy nie kłamie? Wziął ją na sianie po prostu i nie chce się przyznać ojcu. Najłatwiej powiedzieć, że o, czary, bogi i inne paskudstwa, nie? No to prawda. Ja się tam na czarach nie znam.
z drugiej niewiasta. Młoda, głupia pewnie. Zabawić się chciała może, ale obcym też bym za bardzo nie wierzył. Wolę na razie się tym nie zajmować. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Ty. Obcy, nie obcy, ale jak przy nadziei, to i o następne pokolenie trzeba zadbać. Ty, ale Libuin, bo ja to w sumie to mnie Saskia poprosiła, bo ona to tak cię nie zna za dobrze, nie? A my to tam nieraz już piwko żeśmy pili w ogóle. Bo, mów otwarcie. No, bo ona się pytała, on się teraz rozgląda na boki. Ona się pytała, czy tam Adela by coś nie mogła poradzić na to, żeby tam jakieś zioła, jakieś ten, bo to nie wiadomo, co to się urodzi, a to, bo to, ja tak nie wierzę jej, ale jeżeli to magia, to nie wiadomo, co się z tego może zrodzić, nie? Spokojnie. Zapytam Adeli. Na razie zobaczę się z dziewczyną, jak się to wszystko trochę uspokoi i od Fidowi trochę zejdzie temperatura. Jest też nie gorąco. No, chyba nie 9 miesięcy. Tyle to nasza wioska nie ustoi przy tych zielonoskórych. No dobra. No to ja jej to przekażę. No. Dobra, chłopaki. Zaraz będzie zebranie. Dobra. Wszyscy idą. To dobrze, że wszyscy idą. Pamiętajcie, chłopaki. Trzeba wszystkim wtłoczyć do głowy, że ten problem trzeba rozwiązać. Nic nam urośnie jakaś horda pod wioską. Ona już urosła, to najgorsze. Ale tak, masz rację. Przy okazji, ja bym chciał opowiedzieć o terenie Adalgardowi, bo on pewnie zna te lasy znacznie lepiej, jeżeli chodzi o to łowiectwo. Czyli kierujesz, że od mostu tam na prawo, wzdłuż brodu, aż do wysokich pni. Być może później będzie wiedział lepiej, jak tam dotrzeć i cokolwiek więcej ode mnie. Pewnie kiedy opowiadasz Adalgardowi o kierunku, w którym żeście znaleźli zielonoskórych, to by Adalgard mogę powiedzieć, że raczej się tam nie zapuszczasz, jeżeli chodzi o samołowiectwo zwierzyny, bo teren jest tam bardzo mocno podmokły, aż robią się pojedyncze jeziora i żeby normalnie po tym chodzić, trzeba przechadzać się po kładkach. Ale z kolei jest to idealne miejsce, jeżeli chodzi o połów w węgorze. Czy mógłbyś powtórzyć, bo ci przerwało przez tym słowie? Mówię, że nie jest to w sumie tak, że nie da się tam nic znaleźć, ponieważ jest to doskonałe miejsce do połowu węgorzy. Niewielu z braci łowców się tam zapuszcza. Bardzo słabe miejsce, jeśli chodzi o zwierzę. Praktycznie nic tam... nic. Nic tam nie ma. Tylko woda, błoto i jakieś ryby. Nie interesuje mnie to. Wolę chodzić po suchym lądzie. Pomiędzy drzewami. Tam jest wiele zwierzę. Ale nie. Bagna. Nie lubię bagien. A jeżeli mówisz o braciach? Jeżeli mówisz o braciach, to ile macie łuków? Ile mamy łuków aktualnie w wiosce? Wydaje mi się, że tylko ja. Paru ostatnim razem nie wróciło z polowań. Inni rozeszli się po okolicy. No komu? Wiesz, kto z nami jest. Rozumiem. Czyli zostają topory. Dobra, chodźmy tam. Bo właśnie kiedy padają te ostatnie słowa, słychać dzwon z lokalnej świątyni Sigmara. Jak zwykle w porę. Adalgard postanawia jeszcze wrócić do swojej chaty po łuk, strzały i skierować się na zebranie w pełnym oporządzeniu. Dobrze, ale już przewijmy do momentu, w którym znajdujecie się w samej świątyni.
Świątynia wypchana jest ludźmi. Nigdy chyba nie widzieliście tutaj aż tylu ludzi zebranych w tym miejscu, ponieważ kiedy tylko są nabożeństwa, połowa mieszkańców zawsze ma coś innego do roboty, bo przecież ważne rzeczy, które trzeba wykonywać, nie cierpią zwłoki. No i przecież takie rzeczy jak wymiana fasady albo zakonserwowanie strzechy domu nie może poczekać 2 godzin, kiedy monolog ojca Anselma się skończy. Teraz wszyscy w napięciu i przejęciu czekają na to, co ustawiony Luther oraz Anselm na środku powiedzą. Luther wskazuje ręką w kierunku Libuina i Flina i prosi, żebyście podeszli. Okej, to podchodzimy. Dobrze. Sigmar znowu stawia przed nami wyzwanie, które my musimy podołać, tak jak on kiedyś podołał swoim. Ale żeby mówić o radzeniu sobie z zagrożeniem, najpierw powinniśmy je dobrze poznać. Opowiedzcie dokładnie, co widzieliście, ilu przeciwników, gdzie. Szanowny panie Szejdo, tak jak mówiliśmy, zliczyć ich nie sposób. Szczególnie w lesie, kiedy wszędzie wszystko jest zielone, tak jak ich skóra. Widzieliśmy gubliny, widzieliśmy wilki, widzieliśmy orków, jednego ważniejszego, ale i duże pajęczyny. Co do miejsca, to chyba Flynn widział więcej. Cóż, do tej bandy zielonoskórych na pewno można dodać Slotlingi. Orków tam na pewno było mniej niż reszty zgrai. Pracowali nad czymś, kleili jakiś sztandar ze skór, szyli. Mieli też wilki. Więc skoro chcemy poznać miejsce lepiej, może wyślijmy zwiad. Ale mówicie, że chmara taka, że nie sposób jej zliczyć. Panie, nie wiem, czy widzieliśmy wszystkich, po prostu. Może są podzieleni, może dopiero się schodzą, tak jak ludzie tutaj. Na pewno było ich więcej niż na palcach 2 rąk. Przewijali się między sobą jak mrówki, więc policzenie nie było proste. Ponadto wilki zwęszyły nasz zapach, więc musieliśmy się wynosić. Dobrze zrobiliście. Odszedł od was na chwilę. Spojrzał na Anselma. Wymienili po cichu kilka szeptów. Dobrze. Przy obecnych faktach sądzę, że nasza wioska nie jest zbyt dobrym miejscem do bronienia się. Nasza słaba palisada może nie wytrzymać natarcia takiej zielonej hordy. Powinniśmy wycofać się do pobliskiego miasta. Widzicie, jak w tłumie zaczynają się szepty. Szepty przeradzają się bardzo szybko w jakieś pojedyncze krzyki w stylu nigdy, hańba oraz jakieś niezrozumiałe przekleństwa. Widzicie, że Luther patrzy się na tłum lekko z takim, że wie, co się zaraz wydarzy. Panie zarządco, może spokojnie, sam pan powiedział, że jeszcze nie wszystko wiemy. Mamy 2 wspaniałych łowców. My nie mieliśmy czasu zebrać informacji, ale może oni będą mieli, szczególnie, że znają pozycję. Kiedyś nawet w historiach ojca Anselma słyszałem, że orkowie zazwyczaj słuchają jednego najsilniejszego. Może pan Norgard
ubiłby go i wtedy spieszkliby się. Musielibyśmy się tylko złożyć na ubicie. Więc chcesz zaryzykować życiem matek, dzieci. Jeżeli zaraz się nie zbierzemy, a przecież najdłużej zawsze zajmuje się zmobilizowanie kobiet i dzieci, mogą zginąć dziesiątki ludzi. No nie, zbierać się możemy, ale warto podjąć inne również zadania, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie będzie to potrzebne. A jeżeli chcę, jeżeli miałbym ryzykować czyimś życie, to chyba tylko najemnika, który chętnie je odda za złoto. Dlatego zaproponowałem pana Norgarda. Świątynia jest duża. Mhm. Możemy, tak jak powiedział Libwin, zacząć mobilizację kobiet i dzieci i w międzyczasie nasi łowczy potwierdzą nasze słowa, przeliczą dokładnie, ilu jest oponentów, a chłopów mamy mężnych. W razie co, zatrzymamy zielonoskórych na tyle, żeby nasze kobiety i młodzież była w stanie się ewakuować. Jesteśmy Midlandczykami. Łowcy znają ten las. Darkwald nas zahartował. Łowcy znają ten las, a las zna nas. Możemy sobie pomóc. Przetrwaliśmy tu najgorsze zimy. Przetrwamy i tą. Więc co proponujecie? Mamy wysłać dwójkę naszych łowców, żeby zbadali liczebność całej hordy. Oby wrócili cali i zdrowi. Mają wilki, tak? Tresowane. Nie jestem za tym pomysłem. Powinniśmy jak najszybciej się wycofać i to jest moja decyzja. A może nasi łowczy powinni się o tym wypowiedzieć? Czy to jest dla nich niebezpieczne zadanie, czy może coś, co jest dla nich chlebem powszednim? O ile pamiętam, to Luther Scheidel, a nie Flynn Meisner jest zarządcą tej wioski. I nie zapominaj o tym. Nakazuję wszystkim się pakować. Robimy odwrót. Możecie się rozejść. I odchodzi. Ciekawe, czy do czego będzie wracać. Idę. Odchodzę. Ludzie zostali. Ludzie zostali? Mhm. Anselm Luther oraz Herbert odeszli gdzieś na zakrystię, a ludzie zostali w kaplicy. I wykrzykują tylko. Powinniśmy zostać! Walczyć! Nie straszni nam orkowie! Dobra, Libwin, powiedz co o tym myślisz. Ja jestem porywczy, ja bym tu został. I bronił ojcowizny. No to idę trochę do tych ludzi. Do sąsiedzi. Bracie, siostry. Wśród was się urodziłem i jeżeli będzie trzeba, to pewnie i wśród was umrę, ale pomyślcie o swoich dzieciach. Musimy, nie możemy się na razie kłócić. Dobrze wiecie, że nawet jeżeli musimy bronić tej wioski, to jeżeli dzieci tu będą, nie ułatwią wam tego. Niech matki zabiorą dzieci. Przygotują wozy, wy przygotujcie konie. Przydadzą nam się niezależnie od tego, czy będziemy tu walczyć, czy odejdziemy. A wyjdźcie po topory, załóżcie skórznie ojców, bo czy tu, czy w drodze i tak nam się przydadzą. Ale nie kłóćcie się teraz. Odzywa się Otfrid. Trzeba wzmocnić palisadę. Jeżeli mamy się bronić, to trzeba o to zadbać. Przydało się więcej broni. Patrzy na krasnoluda, lokalnego kowala i można powiedzieć, że inżyniera, który w tej wiosce konstruuje i konserwuje wszystkie maszyny, których używa się w Tartaku.
Z tym, że widzicie Pilgrima, który robi taką skwaszoną minę. Panie Twidzie, a co z pana córką, kiedy pan będzie wznosił palisadę? Niech. W takim razie ona będzie gotowała. I niech zrobi jedzenie dla naszych wojowników, żeby każdy miał siłę, żeby walczyć. Powiedziałem swoje. Wracam się do krasnoluda. Panie, jak długo budowaliśmy tą palisadę? No to jak ile to przeszedłem, to ona już tu była, nie? To ile zajmie zbudowanie takiej? Nawet znaczy, swoją pomoc. Palisada jest, no ale wypadałoby trochę ją wzmocnić tutaj, konstrukcję, żeby jej przypadkiem nie przepchali, wymienić kilka desek. No, a można byłoby kilka ławek porobić, no, na matę swoje, te, ja wiem, 3 metry, ale no, to jest zwykła palisada, no, to trzeba byłoby, żeby można było tam bronić jej, no, to tam by jakieś stołki, jakieś to skrzynie podstawić przynajmniej. To takie, no. Zajmie to? No, jak zbierzemy chłopa, to zrobimy to dosyć szybko, no, to wszyscy przecież są tutaj, potrafią pracować, prawda? Prawda? Do wieczora? Prawda. Ja już mogę zabrać chłopaków i no, biorę ten. I no. Tylko, no, panie Otfried, no, nie, pan mi przydzieli kilku chłopa i będziemy już się tym zajmiemy. Jeżeli ktoś by chciał, to mógłby sobie na spostrzegawczość rzucić, na zauważanie. W sumie to nie podleka, czekaj, może jest jakaś umiejętność pod to bardziej. Dawno nie grałem w drugą edycję. Nie, to będzie spostrzegawczość. Niech to będzie spostrzegawczość. Może to zauważ. Bez modyfikatora. To jedyne, co wam mogę powiedzieć, że bardzo entuzjastycznie podszedł do tego zadania. Jak to? No, krasnolud. Krasnolud. Dobra, plan jest, tylko przydałoby się, żeby ktoś nieco poważniejszy i o większym posłuchu niż taki młokos jak ja przemówił zarządcy do rozsądku. Nie posłucha. Ja mam pomysł. I wtedy Adalgard zwraca się do swojego przybranego ojca, Witolda, i mówi: wuju, może ty pójdziesz do zarządcy? Ja? Wszyscy tu cię szanują. No, co ja mam mu powiedzieć? No, przekonać go. Przedstawić nasze racje. Przecież za młodu byłeś karny. Byłeś łowcą myśliwym. Wiesz, jak się bronić. Znasz wartość pracy i znasz wartość obrony. Nie wygląda na człowieka, którego dałoby się łatwo przekonać. Ale mogę z nim pomówić. No. Spróbuję. Dziękuję. No i wtedy Adalgard kiwa głową i odchodzi sobie nieco na bok. Mhm. Ludzie, czujecie wśród ludzi, że mimo, że Otfried głośno na pewno gada, to nie garnie się do roli przywódcy w tym wszystkim i żaden z innych mieszkańców, a raczej bym powiedział, że oni wszyscy, oprócz tych ludzi, którzy już poszli z Pilgrimem, czekają na rozkazy zadania. Wyglądają na takich, co najchętniej by po prostu złapali za topory i poszli bez namyślunku, bo byłoby to najprostsze. Mhm. Ale szukają kogoś z większą charyzmą. Okej, okay, to ja tak biorę za fraki chłopaków, ściągam do siebie. Mhm. Opieracie się? Nie, żarty. Panowie,
ci ludzie są w takim nastroju, że co im nie powiemy, to oni zrobią. Dlatego sami właśnie musimy nie. uznać. Nie, oni zrobią tylko jedną rzecz. Oni wezmą topory i pójdą. To zrobią, kiedy im to powiem. Ale z każdą inną rzeczą będzie trzeba im to wbić do głowy, jak dzisiaj wbijaliśmy gwoździe w deski. Masz rację. Ale... Ech, cholera, nie cierpię tego zarządcy, bo generalnie nic do chłopa nie mam. No mądrzejszy jest chłop ode mnie. I zwątpiłem. Dobra, ruszam tam do nich na środek. Mówię to krasnoludzie. Czemu tu jeszcze stoisz? Pan już poszedł, mówiłem. A, to przepraszam. Panie Otwi, czemu pan tu jeszcze stoi? O, Isada czeka. Ale tutaj trzeba jeszcze dużo prac robić. Tutaj... Ruszaj się lepiej. To ja pójdę robić tarczę, o. Super. Drogie matki. Zejdźcie proszę tutaj. Przypilnujcie dzieci i zaczynam jakby przekazywać teraz matkom instrukcje. Puśćcie mężów i tak dalej, dagodujcie tak jak chcieli. Tylko ich nie nakręcajcie. Bo ruszą faktycznie. A wtedy będziemy mieli problem. Jeżeli wy zachowacie spokój, to oni też. Musicie być silniejsze, musicie być silne za nich. No słuchają się. Idźcie do domów. Spokojnie. I się przygotujcie. Posłuchajcie pana zarządcy, zbierzcie najpotrzebniejsze rzeczy. Poszły. Kontynuuj. Dobra, wracam do Flina i do Adelgeta. Dobra, co im jeszcze przekazać? Musimy trochę tu oczyścić to miejsce, bo znowu się rzucą sobie do gardu. Dobra. Spoglądam tak jeszcze, ile tu ludzi zostało. Powiem wam, że cała wioska liczy trochę ponad setkę ludzi. W tym 40 z tych ludzi to są mężczyźni. Tacy mężczyźni w sensie pracujący, włącznie z wami. Tam około 20 kobiet i reszta dzieci, nie? Dobra, no to ja klaszczę tak... Dobra, chłopy. Kto co ma? Topory, motyki, noże czy inne pałki zebrać na środku wioski. Tak! Na nich! Zebrać na środku wioski. Jak zebrać już zbierzecie? Się. Do pomocy krasnoludowi przy palisadzie. Aj. Najpierw zbierzmy wszystko co mamy, a później umocnimy naszą pozycję. Wojna! A, wojna! Czy jest tu Norgard? Kiedy się rozglądasz za Norgardem, widzisz Norgarda, który przy bocznym wejściu lekko nonszalancko opiera się o ścianę i wszystko obserwuje z założonymi rękami na krzyż. Chodźcie do niego. Dobra, podejdźmy. Podejdźmy. Panie Grym. No, chłopaki. Myślę, że jak to, ale pan będzie wiedział najlepiej, co w tej sytuacji i jakie mamy szanse. Cienkie. Dziękuję za szczerość. Podchodzi, patrzy na was, tak też nonszalancko. Patrzy na Flyna. Łapie cię w ogóle za rękę. Trzymałeś kiedyś miecz? Pałkę tak, miecz nie. Złapał cię mocniej, zbliżył się, twarz przy twarzy. Odebrałeś kiedyś komuś życie? Stanąłeś kiedyś naprzeciwko bestii, która jedyne, co chciała, to zabić cię? No akurat tak. Te blizny nie wzięły się z przypadku. Poprawił ci tą rękę, tak żeby sprawdzić, czy masz sztywny jakby mięsień. A ty? Trzymałeś kiedyś miecz? Mówi do Libuina? Nie. A ty, chłopcze? Już się zdarzało. Miecza jeszcze nigdy.
ale z łuku umiem dobrze robić, więc myślę, że to też przyda się podczas tej walki. To opowiem wam coś o orkach. Żyją tylko i wyłącznie po to, żeby zabijać, a nie widziałem nigdy orczego dziecka. Ale jestem pewien, że każdy z nich przy urodzeniu dostaje już swoje pierwsze ostrze i tylko patrzy, jak zabić swoich kolegów. Są nieobliczalni i żyją tylko po to, żeby nas zniszczyć. Obserwowałem nieraz obozy orków. Wszystko, co robią, robią tylko i wyłącznie po to, żeby zadać jak najwięcej krzywdy. Nie mają dzieci ani rodzin. O co się martwić? Mogę tylko wam powiedzieć, że wasz zarządca miał rację. Powinniście stąd spierdalać jak najszybciej. Patrząc na to, że są dosyć blisko, znikąd pomocy, zanim ktokolwiek z sąsiadów zbierze jakiekolwiek oddziały, przecież miną dni. Czyli rozumiem, że jeśli staniemy do walki, ulotnisz się stąd. Tak zamierzam. Szkoda. Nie jestem wojownikiem, jestem najemnikiem. Przydałaby się pomoc kogoś doświadczonego przy takiej rzezi. Patrzę tylko. Już powiedział to, co miał powiedzieć. Okej, zrozumiałem. Dziękuję, pani Magast. Odchodzę. Aha, jeszcze jedna sprawa. Żeby wam do głowy nie przyszło, żeby próbować uwolnić Ralfa. Tfo! Przepraszam, że w świątyni, ale to jest gwałciciel, ja mam młodszą siostrę. Ja bym mu prędzej ukręcił, niż go wypuścił. Zgadzam się. Ja też nie zamierzam wypuszczać człowieka takiego jak on. Lepiej, żeby szczezł tam pod stosem orczych ciał, niż żeby wyszedł i walczył z nami, ramię w ramię, jak równy z równy. Nie zamierzam dopuszczać człowieka, który dokonał takich czynów jak on, do walki ramię w ramię z Midenheimczykami, synami Teutogenów. Nigdy bym się na to nie zgodził. To wielka ujma na honorze. Nawet gdybym go wypuścił, to pewnie by mnie zabił, zanim przyjdą tu orkowie, więc po co? Bo był on kiedyś dowódcą. Odchodzę. Widzę, że on idzie w kierunku stajni przy karczmie. To co zamierzacie? Też tak do odchodzącego Norgarda mówię. Jeśli jednak uporamy się z tym problemem i zawitasz do Holtendorfu, mam nadzieję, że docenisz naszą postawę i wychylisz z nami. Ja pewnie sobie trunku. W życiu tylko jedno. Okej. Adelgard, co zamierzacie? O, ja już lepiej być przygotowany nie będę. Yes. Co wam powiem, panowie? Nie wiem, czy podjęliśmy dobrą decyzję. Myślę, że w tym przypadku... Ale nie możemy zostawić naszych ludzi. Jeszcze raz, Adelgard. Myślę, że w tym przypadku nie ma czegoś takiego jak dobra decyzja. Cokolwiek byśmy nie zrobili, może się to skończyć tragicznie. Czy to śmiercią, czy ujmą na honorze. Nie wiem, co gorsze. Cóż. Dobrze, a co zamierzacie? Przy palisadzie. O, właśnie. Pomogę przy palisadzie, później się posilę i będę czekał. Ja myślę, że najpierw pomogę nieco przy palisadzie, a później pójdę rozłożyć pułapki na ścieżce
Jeśli przyszliby ich zwiadowcy, mieliby miłe przywitanie. A może jeśli uda się któregoś złapać żywcem, to przy użyciu odpowiedniej dawki gorącego żelaza udałoby się wymusić jakieś zeznania względem liczby, jakości, uzbrojenia ich oddziałów.